Cześć, Elu. Cześć. Cześć, cześć, kochanie. Tak oficjalnie Cię witam, bo już zaczynamy oficjalną pracę. Będziemy dzisiaj robiły drugą część tej sesji, którą robiłyśmy jakiś czas temu. To będzie sesja o Saint-Germain, ale nie tylko. To tyle wiesz i to Ci Okej. powinno wystarczyć. Elo, no to Wystarczy. jeśli jesteś gotowa do pracy, to jak zawsze, połóż Gotowa. się, zamknij oczęta. A teraz policzę od 1 do 3 i na 3 poszukasz informacji dotyczących Wielkiego Białego Braterstwa. Jeden, dwa, trzy. Jakie informacje? Pokazały mi się konie. Jeźdźcy na koniach. Bardzo dużo ich. Jakie odczucia masz w związku z tymi informacjami, z tymi obrazami? Niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, lęk. Wzbudzają nie tyle co respekt, ale lęk. Okay. Czy pojawiają się też jakieś symbole, albo czy widzisz symbole powiązane z Wielkim Białym Braterstwem? Wiesz, to widzę krzyż. Widzę krzyż na plecach i na piersiach. Oni mają w ogóle takie białe szaty. Twarze mają też przykryte, że nie widać, widać tylko ich oczy. Coś taka pochodna Ku Klux Klanu, ale to nie jest Ku Klux Klan. Ale tak się przedstawiają, że są na biało ubrani, mają krzyż na piersiach i na plecach. Czy widzisz, żeby to białe, wielkie białe braterstwo było powiązane z jakimiś organizacjami bądź ideologiami? Mi przyszło do głowy rząd, ale to tajne siły, jakieś specjalne, jakieś nieoficjalnie, gdzieś w podziemiach, gdzieś, gdzie coś nie może użyć światła dziennego, coś jest ukrywane. Nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, kto do tego należy, jakie są zadania tej organizacji, tego braterstwa. To jest sterowane przez, pokazują mi się trzy osoby. Właśnie o to chciałam zapytać. Takie było moje kolejne pytanie. Czy są jakieś osoby żyjące fizycznie bądź już nieżyjące fizycznie powiązane z Wielkim Białym Braterstwem? Założyciele już nie żyją, ale są jakby następcy. Widzę tutaj jednego takiego głównego zarządzającego tym braterstwem. Bardzo bezwzględny człowiek. Wpływowy. Również w świecie biznesu. On żyje. To jest taki starszy człowiek. Mężczyzna. Okej. Czy z jakimiś ideologiami widzisz powiązanie? Ideologiami, filozofiami, ruchami myślowymi różnego rodzaju? Pokazali mi się masonie. Masonowie. Chyba masoni się mówi. Nie ma znaczenia. Elo. Okej. To teraz cofnijmy się do przeszłości. Cofniemy się do przeszłości, do momentu narodzin bądź utworzenia Wielkiego Białego Bractwa.
Idziemy. Raz, dwa i trzy. Tam się pokazuje schyłek 1700 roku i początek 1800 roku. Na przełomie tych dwóch wieków. Co się dzieje na planie fizycznym? Ja widzę ciemność, są choroby, jest walka o władzę, o ziemię, o dobra i o ludzi. Tutaj widzę handel ludźmi, ale ludzie są też kupowani, widzę do celów. Dla celów bractwa. Oni są jakby porywani. Bardzo dużo przemocy jest w stosunku do tych ludzi. Ten moment założenia. Zobacz, jak to się odbywa. Jak wygląda samo założenie, gdzie się odbywa, kto to robi. Spotkało się dwóch mężczyzn. Wpływowych. Jeden jakby zasiał ziarno w głowie drugiego, jakby podał mu pomysł na to, jak można szybko osiągnąć władzę i dobrobyt. Jakimi drogami, jakimi ścieżkami. Ten pierwszy mężczyzna zna kilka osób, bardzo, bardzo zaufanych, którzy pomagają temu drugiemu mężczyźnie jakby zebrać ludzi, stworzyć to bractwo. Nie każdy może przystąpić do tego bractwa. Ludzie są testowani na wszystkie możliwe sposoby, psychicznie, fizycznie, jak są odporni. Na przykład psychicznie, na stres, na niektóre sytuacje. To jest jakby, wiesz, to zapieczętowane krwią. Czy taki cyrograf? Tak. Okej. Popatrz teraz, co się dzieje na planie subtelnym. W tym momencie utworzenia narodzin Wielkiego Białego Bractwa. Oni są otoczeni jak taką ciemną chmurą. Mnóstwo niefajnej energii wokół nich się roztacza. Snuje się pomiędzy nimi. Wibracje bardzo mocno spadają. Są jakby zaprogramowani, tak można powiedzieć, zaprogramowani na przemoc, na władzę. To jest bardzo niefajna energia. Mówisz o tych mężczyznach, którzy są założycielami, że są O tych mężczyznach, tak, ale też, ale to też ci ludzie, którzy przystępują do bractwa. Okej, okay, czyli ci, oni którzy. też osiągają jakieś zyski, ale to też jest jakby naznaczone krwią, że w momencie, kiedy oni wstąpią do tego bractwa, oni już nie mogą stamtąd wyjść, ale czerpią też z tego zyski. Popatrz, Elu, jeszcze na tych dwóch założycieli, ale z punktu widzenia ich struktury DNA. Ten pierwszy DNA tego pierwszego mężczyzny różni się od tego drugiego. Ten drugi mężczyzna ma ludzkie DNA. A pierwszy, czyli ten Nie, to pomysłodawca. jest takie jakieś dziwne DNA. On nie był do końca
człowiekiem z takim DNA, jak my mamy. Jakie widzisz, jakie rozróżniasz w nim Mieszane, cząstki? mieszane DNA, bardziej humanoidalne. Czyli trochę ludzkiego, trochę humanoidalnego. Taka Tak. mieszanka? Taka Dobrze. mieszanka. Dobrze. I ci założyciele na planie fizycznym, czyli hybryda i człowiek, czerpią skądś inspirację. Zobacz skąd. Już wiesz, co się dzieje na planie fizycznym, na planie subtelnym. Skąd czerpią inspirację do stworzenia wielkiego białego bractwa? Mi się pokazują księgi. Mnóstwo starych ksiąg z pewnymi ilustracjami przedstawiającymi symbole ludzi, sytuacje, zwierzęta nawet. Wszystko jest opisane. Są tajne księgi. Te księgi są przedstawiane temu drugiemu mężczyźnie. Są mu To tłumaczone. jakby tłumaczone, objaśniane, to jakby miał się tego nauczyć, jakby miał to zrozumieć, ale też nie wiem, jak mam to powiedzieć. To wchłania go bardzo, pochłania go. To jakby to, nie wiem, zaprzedał się temu w momencie, kiedy otwiera tą księgę. Co to znaczy na poziomie subtelnym zaprzedać się temu? Cokolwiek to jest. Ja to wiesz co, ja to widzę w ten sposób, jakby jego dusza została, jakby wiesz co, wessana w coś. Jakby jego esencja została, wiesz, bardzo ograniczona. Bo to jest, ja widzę moment, kiedy on otwiera tą księgę i jest mu powiedziane, jeżeli otworzysz tą księgę, nie ma już odwrotu. On otwiera tą księgę i jakby, wiesz co, to światło w nim jakby zgasło. Dobrze, idziemy dalej. Elu, jakie cele uświadomione i oficjalne przyświecają im w momencie powstania tego tworzenia Wielkiego Białego Bractwa? Czy co jest powiedziane na głos, oficjalnie? Oficjalni mają bronić. Tu mi się pokazuje obrona, ale to jest tylko oficjalnie. Chcę wiedzieć to, co oficjalnie jest ujawnione. To bractwo ma chronić, ale nie widzę czego. Posłuchaj, co mówią do ludzi, którzy mają przystąpić do nich. Czy jaki jest cel wstąpienia? Jaki jest cel w ogóle istnienia bractwa? Tajemnicy, ochrony tajemnicy, jakby narodzin czegoś nowego, jakby zostało im powiedziane, że mają chronić tajemnicy, która jest zawarta w ideologii tego bractwa i mają czekać, ma to bractwo przetrwać do czasu, kiedy coś się narodzi. Ale muszą zacząć już teraz. Czy ta tajemnica jest im ujawniona? Nie do końca, nie wszyscy o tym wiedzą. Jest bardzo pilnie strzeżona. Wie ten drugi człowiek, który przyjął tą ideę stworzenia tego bractwa i jeszcze trzech innych. Reszta nie jest tajemniczona. Okej, okay. To co ich takiego przekonuje do tego, żeby wstąpić? Ci ludzie, którzy wstępują do tego bractwa, oni są bardzo podobni do siebie. Tak jakby energetycznie bardzo do siebie podobni. Coś musi współgrać pomiędzy nimi. Zobacz, gdzie jest ta nić porozumienia, zrozumienia.
chęci współtworzenia. Na czym to wszystko się trzyma? I zaraz wracamy do głównego nurtu protokołu. Jak nie widzisz, to powiedz, pójdziemy dalej. Na razie nie widzę. Pójdźmy dalej. To są takie uświadomione i ujawnione cele. Czy są też cele ukryte, o których nie mówią, a o nich wiedzą? Częściowo odpowiedziałaś na to, ale spojrzymy jeszcze w taki sposób na to. Są. Są, one są głęboko jakby zakopane. Ja to widzę bardzo głęboko, w bardzo ciemnym miejscu, ukryte. Ci mężczyźni, bo to głównie byli mężczyźni, należący do bractwa, nie wiedzą, gdzie to się znajduje. Wie tylko garstka osób, które tego strzegą, ale to strzegą tego naprawdę. Dzień i noc. Jakie to cele? I wobec kogo stosowane? Wobec ogółu. Chodzi o podporządkowanie, przychodzi do mnie. O walkę. O władzę. To jest przygotowanie do czegoś. Elu, a czy są takie cele, o których nawet ci założyciele nie wiedzą i nie są świadomi? Przychodzi do mnie, że poniekąd tak. Nie wszystko zostało przekazane tym założycielom. Odczytaj proszę te cele. Chodzi do mnie manipulacja. Powszechna manipulacja i jakby zagarnięcie. Takie słowa do mnie przychodzą. Okej. Dobrze. Pójdziemy teraz dalej, bo to jest moment założenia. Obserwuj teraz rozwój Wielkiego Białego Braterstwa na przestrzeni czasu aż do dziś. Takimi może punktami kluczowymi, kulminacyjnymi w tym rozwoju, albo kierunek rozwoju. Ja tu widzę, wiesz co, jak to się jakby rozszerza, rozgałęzia na różne kraje. Do tego bractwa przystępują kolejni dwaj założyciele w innych regionach. Werbują kolejnych. I to, wiesz co, robi się taka pajęczyna, taka sieć. To trwa długo. To trwa około 100 lat. Nie wiem, czy to jest prawidłowe, ale tak przychodzi do mnie około jedno stulecie, dopóki się nie rozrośnie do rozmiarów dzisiaj, do dzisiaj. Jaką formę dzisiaj przyjęło to bractwo, czy w ogóle cała ta organizacja? Wiesz co, to przychodzi do mnie, że niektórzy członkowie są, zasiadają w oficjalnych jakichś wysokich urzędach, organizacjach międzynarodowych różnego sortu. Jakby byli w różnych, wiesz co, gałęziach gospodarki czy światowej porozrzucani w celu manipulowania i kontrolowania tymi gałęziami. Okej. Czy jest ktoś, kto przewodzi tym braterstwem od strony fizycznej dziś? Ktoś, kto tym kieruje, ktoś, kto decyduje o tym, co się z tym dzieje. Co spontanicznie przyszło mi nie, że to nie jest jedna osoba.
Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Przyszło mi nie, ale widzę kogoś. Kogo widzisz? Czy to jest fizyczna osoba? Tu jest taka dwuznaczność. Wydaje mi się, że nie, bo ja widzę tą osobę jako taką niefizyczną, nie do końca fizyczną. A DNA możesz odczytać? Jakie widzisz DNA? Też ma dziwne DNA. To nie jest ludzkie DNA. To też jest jakaś hybryda. Trudno mi powiedzieć, nie widziałam takiego DNA. Czy ma coś ludzkiego? Czy ma coś z ludzkiego DNA? Ono. Wiesz co, może formę, delikatnie, zarysowanie tego DNA. Jest podobne do ludzkiej, ale jakby połączenia tego DNA różnią się, są, wiesz co, jakby cieńsze, o różnym zabarwieniu, ale takim ciemnym i błękitnym. To wiesz co, tak jakby to była hybryda pomiędzy człowiekiem, gadem, a humanoidem. Jakby coś miała w sobie takiego mieszanego. Okej. I ta To przypomina mi, wiesz co, DNA. No, powiedz, powiedz. Przypomina mi DNA hrabiego. A czy jest to hrabia de Saint-Germain? Tak mi się wydaje, bo to DNA widziałam już wcześniej. Okej. Czyli nie jako fizyczna postać, tylko bardziej eteryczna, albo taka dziwnie eteryczna, przewodzi temu ruchowi dziś. Ona jest obecna, jakby duchem tam. Jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jakby. Może nie kierowała nimi, ale ona jest ciągle tam obecna. Przy tym stowarzyszeniu, przy tych ludziach, którzy zasiadają właśnie takie wysokie stanowiska. Jasne. Powiedz, Elu, czy któryś z tych mężczyzn, których widziałaś jako założycieli, to czy którym z nich jest hrabia de Saint-Germain? Czy nie? Tak, to był ten pierwszy, wydaje mi się, który podsunął pomysł temu drugiemu. Okej. A tam nie miałaś problemu z odczytaniem DNA, widziałaś hybrydę. To jaka różnica teraz? W latach oczywiście, wtedy był fizycznie na Ziemi. To co się takiego stało? Jaką on transformację przeszedł? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, on jakby. Wiesz co, ja domyślałam się, że to jest de Saint-Germain w momencie, kiedy mówiłam o tym pierwszym. Tylko nie do końca byłam pewna, ponieważ to DNA było bardziej humanoidalne. Było mieszane, była hybryda, ale nie bardzo mogłam, wiesz co, wgłębić się w to, jak on wygląda. To jakby coś przesłaniało jego prawdziwe ja, prawdziwą postać. Nie wiem, czy to nie było już kolejne wcielenie. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. W pierwszej sesji widziałam go po raz pierwszy w jego pierwotnej postaci. Później po śmierci. On, jego ciało było inne trochę. Jego konsystencja była inna, gęstość. I tutaj nie do końca byłam pewna, ale teraz to widzę, że to musiał być on wtedy. Okej, w porządku. Dobrze.
Czyli mamy hrabiego de Saint-Germain jako taki spiryt, czyli taki duch tej ideologia tej organizacji istnieje cały czas. Nie jedna osoba fizycznie tym kieruje, tylko jest więcej tych osób i stworzyła się taka sieć, która obejmuje wszystkie gałęzi, wiele gałęzi gospodarki i organizacji międzynarodowych. Tak, mi to, tak to widzę. No dobrze. Elu, to teraz troszeczkę skręcimy w inną stronę. Już wiemy póki co, jak to teraz wygląda. Przy okazji Wielkiego Białego Bractwa mówi się zazwyczaj albo zawsze o wniebowstąpionych mistrzach. Jaką rolę w Wielkim Białym Braterstwie pełnią wniebowstąpieni mistrzowie? I kim są? To są po części to są legendy o ludziach świętych, ale część z nich żyła na ziemi. Ale to wszystko było powiązane albo z religią, albo z jakąś ideologią. I te podania o nich zostały przeinaczone. Ja widzę, że to jest wszystko przekręcone na drugą stronę. To jakby to, co jest prawdziwe, zostało wywinięte do wewnątrz, a zostało tylko ten blask taki, który ich owija. Czyli prawdziwa ich, nie wiem, natura została jakby ukryta. Okay. I przeinaczone. Czyli zostali jakby pamięć o nich, te legendy o nich zostały użyte przez to Wielkie Bractwo. Dobrze rozumiem? Ci ludzie żyli, część z nich, tak mi się pokazuje, że w 99% ci w niebo wstąpieni żyli na ziemi. Robili coś, nie wiem, za życia, ale to nie było do końca takie święte, jak zostało pokazane później, że pomagano ludziom, że nie wiem, uleczano. Zawsze było coś za coś. To nie było wcale takie dobroczynne, jak jest to przedstawiane teraz, czy było przedstawiane wcześniej. I to. Była ukryta jakby, jakby to powiedzieć. Skrywano prawdziwą, nie wiem, sens tego, co oni robią. Nie wiem, upiększano to, co oni robią, po prostu. Dobrze. Saint-Germain obok Buddy, Maitreyi, Jezusa Chrystusa, Michała Anioła, Zaratustry, Mojżesza, Melchizedeka, Maryi, świętego Franciszka, Elmori, Teresy Lizie oraz wielu innych, to właśnie ci wniebowstąpieni mistrzowie. Jak ty to widzisz? Wiesz co, wszyscy zajmowali się jakimiś ideologiami. Wszyscy nakłaniali do oddania się, do poświęcenia siebie, czegoś, wszystkiego w imię czegoś niewidzialnego. To miało jeden główny cel: podporządkowanie i oddanie się. Ja to tak widzę, że wszyscy klęczą i jakby oddają siebie, oddają wszystkich najbliższych, wszystko to, co mają. Mówimy tu o fizycznych dobrach, czy nie tylko? Nie tylko.
oddawać siebie, oddawać swoją duszę, powierzać czemuś, nie wiem, swoje jestestwo. Jakby oddawać, nie wiem, wyrażać zgodę na to, aby coś kierowało tymi ludźmi. Dlatego jest taki, wiesz co, wachlarz, jakby rozdzielenie na poszczególne te religie. Że niby dla każdego, wiesz, każdy znajdzie jakby w tym, nie umiem się wysłowić, w tej jakby gałęzi coś dla siebie. Jeżeli ktoś nie jest katolikiem, to przyjdzie na buddyzm i tam znajdzie w sumie to samo, tylko że inaczej ubrane w słowa. Elu, jak to było? Czy ci ludzie, których teraz wymieniłam, ale jest ich jeszcze o wielu, wielu, o wiele więcej, brali udział już w tym samym procederze, w którym bierze udział Wielkie Bractwo, Wielkie Białe Bractwo, czy Braterstwo, bo różnie się ich nazywa, czy Wielkie Białe Braterstwo użyło legendy o tych ludziach do swoich celów? Wiesz co, przychodzi do mnie, że część jakby uczestniczyła w tym. Że spora część tych, którzy żyli na ziemi, jakby miała już tworzyć jakby przygotowywano się na to, aby wykorzystywać później wizerunek tych w niebo wstąpionych. Oni mieli cel na ziemi. Ci w niebo wstąpieni, którzy żyli tutaj. I oni byli jakby też zalążkami tych, nie wiem, tego braterstwa. Oni byli rzeczywiście wykorzystywani później jako mistrzowie, ponieważ oni głosili podobne ideologie. Tylko że inaczej jeszcze słowa ubrane. A czemu mieli się poświęcić? Skoro to jest część jednej ideologii, tylko ubrana w różne słowa, to czemu głosili, że czemu trzeba się poświęcić? Głównie chodziło o oddanie się Stwórcy i Bogu. Ja to widzę, że promień idzie tak do góry, że oddanie się po prostu, nie wiem, niebiosom, bo to różnie, różne religie to nazywają. Tak? Oddajesz się, nie wiem, ach, już teraz nie będziemy wnikać, ale Jasne. Jest po prostu, ja widzę ten promień taki, który idzie po prostu do góry, od każdego z nich, idzie w jednym kierunku po prostu. Dobrze. Zaraz to sobie sprawdzimy, obejrzymy. Chciałabym, żebyś zawołała teraz Saint-Germaina. Że tak odmieniłam, nie po francusku. Zapytaj go, uprzejmie, co trzeba zrobić, żeby zostać mistrzem w niebo wstąpionym. On mówi oddać się. Na czym polega to oddanie się? Co trzeba konkretnie, będąc fizycznym człowiekiem, zrobić? Nie bardzo chce mówić, nie bardzo odpowiada. On jakby bardziej pokazuje. Nawet, żeby się komunikował z tobą tak, jak sobie życzysz. Czyli zrozumiale dla ciebie. Bo przecież jest to plan globalny, którego jest duchem. On mówi wyraźnie, trzeba oddać siebie, poświęcić siebie. To już wiemy. Aby żyć wiecznie, aby żyć wiecznie. Okej, czyli co konkretnie musi zrobić fizycznie żyjący człowiek, żeby zostać mistrzem w niebie? Wyprzeć się własnej duszy. Tak do mnie przychodzi. Na czyją rzecz? Jakby na rzecz tego niby stwórcy. Bóstwa, Stwórcy, tak. Okej. I jak wygląda życie człowieka, który się tego wypiera? Wiesz, to jest, ja widzę go bardzo pusto. To jest człowiek nakierunkowany
na po prostu na fizyczność, na wszystko, co jest namacalne, co można dotknąć, co można, nie wiem, wziąć. To jest władza też. To jest bezwzględność. Tam nie ma uczuć w ogóle. Ja widzę, że po prostu nie ma kierowania się intuicją taką własną ku dobru swojemu, czy tam, nie wiem, ogółu. Chodzi tylko o to, aby być i mieć. Zapytaj go, czy Jezus Chrystus jest mistrzem w niebo wstąpionym. Tak jest. On głosił zupełnie coś innego. Tak, ale podprogowo też było oddanie się i poświęcenie. I życie takiego człowieka, który się poświęca, właśnie jest puste i bezwzględne? Jest ogrom poczucia winy i cierpienia. A co z Buddą, który stał się takim, może nie stworzycielem, ale taką główną twarzą buddyzmu, który nieco inaczej niż chrześcijaństwo, ale również mówi o rozwoju duchowym, o oświeceniu, wyjściu z koła karmy? Zapytaj go. Czyli też o bardzo głębokiej duchowości. Tutaj jest jakby wyparcie się wszystkiego, całego dobra. Jakby odtrącenie wszystkiego i zostanie jakby z samym sobą, ale nie ze swoją, jakby to powiedzieć, jakby w programach. Jejku, ja to widzę. Jakby słowa, które są wypowiadane przez Buddę, mają być brane jako pewnik. To jest jakby nauka, jakby programowanie na tą religię. Nie wiem, jak mam ci to inaczej wytłumaczyć. To jest jakby odtrącenie, jakby, nie wiem, odejście od świata zewnętrznego, skierowanie się jakby na sobie. Ale podprogowo są programy już. I tutaj też chodzi Że o oddanie się komuś, czemuś. Tutaj też jest jakiś stwórca, do którego, na rzecz którego oddaje się siebie. ja widzę, że oni nie do końca docierają do samego siebie, do głębi siebie. Oni może są w kontakcie ze sobą, ale jest ograniczenie, ogromne ograniczenie. Oni oddają cześć temu Buddzie w sumie. No dobrze. Okej. Niech jeszcze sobie tutaj Saint-Germain postoi, bo mam do niego kilka pytań. Zadaję mu takie pytanie. To pytanie jedno z ważniejszych, które bym chciała mu zadać. W jaki sposób powstały książki, których autorstwo przypisuje się właśnie hrabiemu de Saint-Germain? One zostały mu podane. Treść została mu podana. Przez kogo? Przez istoty wyższe. Okej. Ja zrobiłam przegląd wszystkich dostępnych książek, nawet przeczytałam dwie, takich, które mogłam znaleźć w internecie. Nie znalazłam, znaczy, na pierwszy rzut oka wygląda, jakby autorem tych książek był Saint-Germain, ale nigdzie to nie jest potwierdzone, nigdzie nie jest, nie ma takiego pewnika. Tak, jeżeli Maria Kownacka napisała książkę XY, to wiadomo, że to ona, jest to łatwo sprawdzić. Przy książkach Saint-Germain to autorstwo mu się przypisuje, a nie jest ono wcale oczywiste. Zapytaj, dlaczego taki zabieg, o co chodzi i czy to rzeczywiście on te książki napisał i pozostawił? Jak to było? Jaka jest historia tych jego książek? Na przykład Złota Księga. To było też przepisane ze starych ksiąg. Tam było już podane jakby krótkie
zdania, które miały być powtarzane, jak zaklęcia. Część zasłyszał. Ale czy fizycznie to on napisał Złotą Księgę? Będąc fizycznym człowiekiem żyjącym na Nie, Ziemi. nie, nie, nie pokazuje mi się, jakby ją pisał. Nie pokazuje mi się, żeby ją pisał swoją ręką. To zobacz, Elu, ty, jak wygląda proces powstawania Złotej Księgi na planie fizycznym. Wiesz co, ja widzę, jak oni wypowiadają to w podziemiach, te słowa, te afirmacje tak zwane. Czuję, że aż dudni tam w momencie, kiedy oni wypowiadają te afirmacje. Energetycznie zadziewa się w nich mnóstwo. Tak jakby, wiesz co, w momencie, kiedy on wypowiada słowa afirmacji, jakby coś w niego wlatywało. To było dla niego bardzo potężne. Fizycznie nie napisał tego, te słowa zostały spisane. To, co on mówił, aby zostały zapamiętane. Ale to też była jego wola. Tam głównym takim hasłem, taką afirmacją jest jam jest. Jam jest. On to wykrzykuje cały czas. O kim mówi? To zostaje mu podane z góry. Że chodzi o nich, nie chodzi o osobę, która to mówi. W momencie, kiedy on wypowiada jam jest, na niego to spływa. Wszystko, co dopowiada później, zostaje do niego jakby dołożone. Czy jest to jakiś rodzaj rytuału, jakiegoś misterium? Na to wygląda, ale ja widzę, że poprzez niego rozprzestrzenia się też na innych. Wiesz, jakby on był takim nośnikiem. On wiedział, co robi. To co przenosi na innych? Wiesz co, to jest też w momencie, kiedy on to wypowiada, z jego ust jakby, wiesz co, ja nie mówię, że jakieś energie z niego, nie wiem, przechodzą, ale to jakby było takie bardzo hipnotyzujące i że oni zaczynają to też wypowiadać. Tak jakby zarażał ich tym wibracją tych słów. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Ty mówisz o członkach tego bractwa, Wielkiego Bractwa Też. Białego, też? Tak. Okej. No dobrze, to się rozłącz z tymi informacjami o Złotej Księdze. Zapytam jeszcze o taki, nie wiem, mogę to nazwać cyklem. Książki są o alchemii. Taki jedna ma tytuł o alchemii, druga studia alchemii. W jaki sposób te powstały? Fizycznie. Tutaj też go nie widzę przy pisaniu. To jest, wiesz co, nie znam tych książek, nie znam tego tytułu, ale mi się pokazuje w momencie, kiedy mówisz o alchemii, coś bardzo takiego mistycznego, ale bardzo też płynnego. To jest związane też z krwią. O czym mówią nauki z tych ksiąg? O połączenie ciała i duszy, ale to jest bardzo podprogowo napisane. Zwykły czytelnik, który czyta, taki laik, który nie interesuje się może bardzo duchowością, może tego nie zrozumieć. Czyta to jako zwykłą książkę, ale tam są zawarte podprogowo informacje. Nie każdy może te informacje odczytać, do mnie przychodzi. A ty odczytaj. No, ciebie to oczywiście nie działa, także na spokojnie. Zobacz, do czego inspirują, do co robią te podprogowe informacje. Nie wiem, to przychodzi do mnie bardzo silnie do eksperymentowania, ale nie chodzi tu o fizyczne
eksperymentowanie, jakby do szukania, do robienia czegoś nowego, ale nie fizycznie. Słowa zawarte w tych książkach. Niektóre są celowo jakby niepasujące. Ja Zauważyłam widzę to. na poszczególnych stronach zapalają mi się jakby wyrazy, które są podkreślane. I one tworzą ciąg zdań. To są jakby instrukcje. Instrukcje do jakiegoś do rytuałów, ale tu chodzi właśnie o połączenie ciała i esencji. Dlaczego takie informacje, takie instrukcje zostały zawarte? Zapytaj Saint-Germain. To jest dla następców, dla osób, które jakby narodzą się ponownie z tego bractwa. Oni trafią prędzej czy później na te książki i zostanie w nich uruchomiony znowu jakiś system, jakiś, nie wiem, program i oni będą wiedzieli, jak postępować. Okej, okay. Czyli taki ukryty program, uruchamiający się po Ukryty przeczytaniu. program. No dobrze. Część z tych książek, które przypisuje się Saint-Germain, w oficjalny sposób mówi się o tym, że są channelingami. Nawet z nazwiska tych, którzy spisywali te książki, można rozpoznać w internecie, znaleźć, między innymi Mark L. Prophet, to między innymi, ale też Ray Ballard. Kim w strukturze, w tej hierarchii Wielkiego Białego Bractwa są osoby, które odbierają te channelingi i fizycznie spisują książki? Zapytaj Saint-Germain. To byli zaufani ludzie, ci, którzy spisywali książki. A jaka jest rola Oni tych wiedzieli, ludzi? jak te książki napisać. Okej. Okay. Jaka jest rola tych ludzi? Jaka jest rola tych książek? Tych ludzi. Tych ludzi, którzy pisali te książki. Tak. Oni mieli za zadanie tak skonstruować te książki, aby zostały odpowiednio odczytane przez odpowiednich ludzi. Tak jak już wcześniej powiedziałam, takie było założenie. Zwykły człowiek. One są dostępne w internecie, można je sobie ściągnąć za Tak, darmo. to chodzi o rozpowszechnianie wszędzie, bo to jest ogromna sieć ludzi, którzy mają przeczytać te książki. I odpowiedni ludzie zrozumieją je i będą je stosować. Czy to znaczy, że są Instrukcje w nich zawarte. Okej. Czy oni w świadomy sposób wiedzą, że należą do tego bractwa, wiedzą, czemu służą, czemu się poświęcają, czemu się oddają? Nie, nie, nie wszyscy, nie, 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 nie. To nie jest tak do końca. Nie wszyscy. Nie wszyscy są tego świadomi. Niektórzy po prostu zostają złapani jakby w pułapkę tego. Z czystej ciekawości i jakby z chęci poszukiwania. Okay. Po pierwszej naszej sesji miałam kilka takich maili czy komentarzy od ludzi, czy to na pewno Saint-Germain, może o kogoś innego chodziło, a może to ktoś inny napisał Złotą Księgę. Wiele osób się nawet trochę zdenerwowało, że tutaj rozbijamy komuś światopogląd. Co z tymi osobami, które szukają jakiegoś dobra i piękna w tych książkach? One rzeczywiście na pierwszy rzut oka mogą nawoływać do rozwoju duchowego, do miłości, dobra i tak dalej. Ja to widzę bardzo silne przyciąganie. To działa jak magnes na tych ludzi. To jest jakby te księgi wołały, ale odpowiednie wibracje do siebie.
przyciągały odpowiednie do siebie wibracje podprogowo. Ludzie, którzy rzeczywiście bardzo utożsamiają się z takimi afirmacjami, z tymi księgami, są pod silnym wpływem. Też istot, którym bardzo zależy na tym, żeby te książki czytać. No dobra. I aby te afirmacje cały czas powtarzać. Bo tam są te instrukcje, dzięki instrukcjom wiadomo, co dalej robić. Dokładnie. No dobrze, to dodam jeszcze tylko, że ci ludzie traktują tych piszących, spisujących te channelingi jak wysłanników Boga, ziemskich mistrzów, proroków, guru, przewodników duchowych. To już wspomniany przeze mnie przed chwilą ten Mark Prophet wraz z żoną, ale też Ray Ballard wraz z żoną, ale też wielu innych. Dlaczego tak jest? Jakby skąd ta... To jeszcze takie jest drugie moje pytanie. Dlaczego wiele osób ciągle pyta o to, czy są gdzieś w przestrzeni ci dobrzy, którzy naprawdę pomagają ludziom się wyzwolić? Ja to widzę w ten sposób. Wszyscy tutaj na Ziemi zostali czegoś pozbawieni. Ci, którzy żyją. Tak jakby zostało tym ciałom fizycznym jakby odebrana albo ograniczona komunikacja z samą sobą, ze swoją esencją. Jest też, wiesz co, taki... Żyjemy w takim, a nie innym świecie, gdzie są religie, gdzie są poglądy, gdzie są jakieś programy. I zawsze było powtarzane, że istnieje ktoś wyżej. Z poziomu ezoterycznego nie ma czegoś takiego, ale z poziomu fizycznego jest to bardzo ciężko zrozumieć. I wydaje się tym ludziom, że musi być ktoś, kto uwolni innych ludzi. I to jest właśnie założenie tych wszystkich w niebo wziętych, tych przywódców duchowych, nie wiem, guru i świętych, aby cały czas powtarzać, że jest ktoś wyżej ponad esencją i człowiekiem. Aby nie dojść do tego, że po prostu każdy człowiek może pomóc sobie sam. Nie potrzebuje nikogo z góry. A tak jak to jest wszystko zamierzone. Mamy prosić, mamy błagać, mamy się oddawać. Żeby tylko nie dojść do tego, że wszystko, czego potrzebujemy, to po prostu jest, to już jest. Tylko wystarczy to uruchomić. Ja to tak po prostu widzę, ja to tak czuję. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje Tak, pytanie. odpowiedziałaś, to zresztą w większości sesji się nam pokazuje w różnych formach. Ale chciałam zadać Dokładnie. na głos to pytanie, bo właśnie z tego względu, że ogromna ilość osób oglądających nas i przychodzących czasem jako klienci zadają dokładnie to pytanie. I z szacunku do ich pytania, do ich poszukiwań, chciałam zadać to pytanie. Elu, to teraz... To chodzi głównie o to, aby prosić i błagać i aby czekać, aż coś zostanie dane. Trzeba zrobić po prostu samemu tą pracę. Chodzi o Nie to wiem, tak... uruchomienie siebie, po prostu. Dokładnie, siebie, dokładnie. To pytanie do Saint-Germain, bo mam nadzieję, że tu stoi i odpowiada grzecznie. Pytanie do niego. Stałeś się inspiracją do powstania wielu ruchów ezoterycznych, ale też religijnych, czy ala religijnych. Co wspólnego z Wielkim Białym Bractwem i tymi w niebo wstąpionymi mistrzami mają następujące organizacje? Summit Lighthouse, Bractwo Strażników Płomienia i w ogóle cała idea fioletowego płomienia, Teozofia, ruch Jam Jest, Saint-Germain-des-Prés, Agni Yoga i Most ku Wolności. To wszystko zatoczyło krąg. Wszystko, co czytałaś, zatoczyło krąg wokół nich. Wokół tego bractwa?
wokół tych świętych, tych w niebo wstąpionych, ale głównie też Jego. To zapytaj go, to jest pytanie do niego. Chcę, żeby on się wypowiedział. Każdy miał znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Wszystko ma jeden cel, ale ludzie są różni i szukają różnych odpowiedzi. Wszystko zostało skonstruowane tak, aby dotrzeć do jak największej liczby istot żyjących tutaj. Ale to wszystko ma jedno założenie, główne założenie. To również pytanie do Saint-Germain. Z treści jego książek i nauk, ale też innych utożsamianych z tym wielkim białym bractwem i mistrzami w niebo wstąpionymi, wynika, że oni wszyscy mówią o tym samym. Mówią o rozwoju, stopniowym doskonaleniu się duszy w stronę zjednoczenia z Bogiem. Nawet sobie pozwolę tutaj jeden cytat przeczytać. Jedną z najważniejszych idei Wielkiego Białego Bractwa jest powszechne przywrócenie upadłej w grzech ludzkiej świadomości. Bóg jest tylko jeden i jedyny, a wszelka religia jest prostą i czystą drogą prowadzącą ku niemu. Każda religia zawiera bowiem termin określający Boga w sensie doskonałego absolutu i każda zmierza ostatecznie do jego czci. Pytanie do niego, co oznacza zjednoczenie z Bogiem, które jest nazywane. Oddanie mu się, bezwarunkowe oddanie się. Czyli nie ma takiego połączenia się z nim, takiego totalnego, jak niektórzy wyobrażają Połączenie. sobie, że to będzie, wiesz, te kawałki, które się rozprysnęły, połączą się ze źródłem na powrót. To połączenie to jest jakby oddanie się, to jest ta nić, którą wypompowywane jest, nie wiem, jakby to powiedzieć, wszystko z jestestwa, cała ta energia, ten blask po prostu. To jest całkowite oddanie się czemuś. Zapytaj Nie Saint-Germain. pozostanie w samym sobie. Zapytaj Saint-Germain, dlaczego im zależy, żeby wszystkie istoty, wszystkie żyjące tu na ziemi oddały się totalnie temu Bogu, kimkolwiek on jest. Chodzi o ład i podporządkowanie, o istnienie całego, on tu cały czas powtarza planu, całej konstrukcji. Ma to wszystko podtrzymać, wszystko w ruchu. Okej. Czyli jeżeli absolutnie wszyscy ludzie, którzy żyją na Ziemi, rzeczywiście podporządkowaliby się całkowicie, to jak jego zdaniem wyglądałoby życie na Ziemi? Ale oni wiedzą, że do końca nikt się nie podporządkuje nigdy. Ale to też o to chodzi. O takie przebłyski, gdzieniegdzie. Aha, czyli O takie iskierki. im zależy na tym, że te Oni pozwalają nie to, na że to. pozwalają, nie to, że pozwalają, ale ja widzę, że oni są świadomi tego, że 100% nie podporządkuje się. Będą jakieś iskierki, które będą błyskać zawsze. Nawet jak ilość, nie wiem, dużo dusz opuści, nie wiem, Ziemię czy Matrix, znajdą się jeszcze inne, które będą rozbłyskiwać. I oni to wiedzą. Oni nic z tym nie mogą zrobić, bo tak jest po prostu. Bo esencje będą się budzić. Nie wszystkie, ale To im nie zabraknie tych esencji tutaj w całym tym układzie? W takim sensie, że no jeżeli jakieś wychodzą, to znaczy, że się zmniejsza ich ilość. tak, ale są też esencje, które są na nowo werbowane. Może niekoniecznie z powrotem, ale są też te, które po raz pierwszy też będą jeszcze na Ziemi przebywać. Może się zdarzyć, ja tutaj nie widzę
czegoś takiego, może nie wybiegam w przyszłość Ziemi do tego stopnia, żeby zobaczyć, czy w ogóle Ziemia będzie zamieszkana przez esencję. Ale nie jest wykluczone, że esencje po prostu będą się masowo uwalniać, bo informacja zawsze jest już w eterze. O tym, co się tutaj dzieje. A kim jest ten Jahwe, Elohim, Allah, Jesse, Brahman, różnie go nazywają. I to właśnie w tych książkach, w tych księgach dotyczących Wielkiego Białego Bractwa wyczytałam, że mimo różnych imion, to jest ta sama istota. Kim jest? Humanoid. A jak wygląda? Jest jeden, ale to nie jest tylko jeden, który trzyma na tym łapę. To jest, wiesz co, to jest zlepek, znaczy jest ich kilku. Ale oni lubią wywyższać się po prostu ponad esencję. Bóg to jest po prostu jakby słowo nadane czemuś. Jakby ludzie musieli mieć jakieś słowo, czemu się oddają. Muszą nazywać drzewo drzewem, stół stołem, nie wiem, chleb chlebem. Taka jest natura nasza. I może nie esencji, tylko ciała fizycznego. Muszą wiedzieć dokładnie, do kogo się modlą, załóżmy. Dlatego zostało po prostu nadane imię czemuś. Imię i cechy też. I cechy też. To zapytaj tego humanoida, który się przedstawia jako Bóg, czy oni razem w grupie, wszystko jedno, tak? Co dla niego oznacza, że to zjednoczenie z Bogiem, z źródłem? Jak on to widzi? On pozyskuje przez to energię tych osób. On czerpie po prostu z nich do dalszej kreacji. A czym jest I trzyma ich przy sobie po prostu. A czym jest oświecenie? Z jego punktu widzenia? Bo wiele w różnych religiach mówią o wyzwoleniu, pójściu do nieba, oświeceniu, przekroczeniu karmy, koła karmy. Wiesz co, za każdym razem, kiedy słowo oświecenie przychodzi do mnie, jak to światło z nas po prostu wychodzi. Jak ktoś mówi, że idzie w drogę oświecenia, że jest, że medytuje, czy afirmuje, żeby się oświecić, po prostu jakby to światło z niego wypływało. Zależy, z jaką intencją mówi się oświecenie. Tutaj, jak wspominałaś, że ludzie oświeceni modlą się do Boga albo, nie wiem, w celu oświecenia, to właśnie wypływa z nich światło. To światło właśnie przysłowiowe oświecenie, ono z nich po prostu wypływa. W jego stronę? Ta ich energia w jego stronę. Też w tych księgach i w pismach różnych znalazłam jakby coś dokładnie odwrotnego, żeby ludzie zapraszali do siebie, między innymi w Złotej Księdze, zapraszali do siebie to białe, czyste światło, że ono jest Bogiem, że pozwalać temu światłu w sobie działać. To zapytaj go, co tutaj się odbywa, co to za proces i skąd to białe światło. Aż piesek zaszczekał. W momencie, kiedy bo to jest tak, oddając się Bogu, on jakby miał dostęp do twojej energii i on z ciebie ją po prostu i ta energia z ciebie wypływa. Afirmacje, które mówią, aby łączyć się ze źródłem, one zanieczyszczają jakby energię osób, które o to proszą. I to też jest jakby zachęta do tego, aby się zanieczyszczać. Aby chłonąć z zewnątrz, a nie kierować się do wewnątrz. I wtedy chłonie się to swoje zanieczyszczone, czy obce światło się chłonie? To jest, wiesz co, to są
mieszane energie do mnie przychodzi. No dobra. Są mieszane energie. Tutaj to może tak bardzo krótko, że te wszystkie nauki tego wielkiego białego bractwa, tych mistrzów w niebo wstąpionych, cały czas mówią o hierarchii, konieczności wspierania się na naukach, przewodnikach duchowych na tej ścieżce. Mówi o prorokach, którzy oni są przesłani przez Boga do świata zwyczajnych ludzi. Mają być drogowskazem, mówiącym ludzkości, jak żyć i dokąd w życiu dążyć. Ten nauczyciel wskazuje na cel, objaśnia drogę do celu, prowadzi do celu, a także wprowadza w cel. To jaki jest ten cel? Pytaj tego humanoida, wel Boga. On mówi, że hierarchia jest potrzebna. Hierarchia ma na celu jakby uświadomienie istotom, że są istoty niższego i wyższego rzędu. Hierarchia jest potrzebna, aby utrzymać wszystkich jakby w określonej grupie. Wyjście spoza grupy, o poziom wyżej, powoduje jakby czucie się ważniejszym. To też ma jakby związek z wibracjami, które towarzyszą temu, tym grupom. Przepraszam, jakie było ostatnie pytanie, bo teraz tak się trochę Jaki rozmyłam jest i... ten cel właśnie tego celu? Bo tutaj jest wprowadzaniu do celu, prowadzą do celu, objaśniają drogę do celu. To też jaki jest ten cel ostateczny? Główny cel jest tego, aby... jakby podporządkować, Ale powiedz mu, żeby jakby nie. ludzie byli bardzo... Powiedz mu, żeby nie ściemniaj, bo ja już tych ściem nie będę kupować. Przecież ludzie już są podporządkowani, przynajmniej ci, którzy, przynajmniej większość, tak? Tutaj na Ziemi. I obserwujemy to w naszej pracy każdego dnia. O co tak naprawdę chodzi? Co to za cel? O utrzymaniu w nieświadomości. On tak powiedział. A jak ty to czujesz? Jak ty to widzisz, Elu? Moim zdaniem to chodzi tylko o korzystanie z kreacji po prostu. Nie wiem, ja to tak widzę. Okej. O to, żeby korzystać z energii esencji w celu kreacji. Tak? Tak? No, Dobrze. tak. A czym jest mityczne niebo? Czy w innych kulturach nazywało się to Szambala, Oro w Amazonii, Valhalla w krajach nordyckich, czy Avalon z legend króla Artura? Pytaj tego humanoida. To jest moment przejścia. To jest jakby pośmiertna nagroda, ale to jest tylko mit. Ludzie musieli jakoś sobie tu wyobrażać to, co się dzieje z nimi po śmierci. To zostało im podane po prostu. Zapytaj się Saint-Germain, bo wiem, że tam stoi obok ciebie, jaka była jego nagroda za jego pracę. On mówi, że on stoi niezmiennie, tam gdzie stał. I jest mu dobrze. Jako ten mistrz w niebo wstąpiony? Tak. Tak, on czerpie z tego, że ludzie po prostu do niego się modlą, do niego przychodzą, zapraszają go. On z tego czerpie. Okej. I jemu się to podoba. To Saint-Germain może już sobie iść, możesz się z nim rozłączać, natomiast humanoid jeszcze nie, bo chciałabym jeszcze mu zadać może dwa, może trzy pytania i kończymy. Co oznacza, że człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo swojego stwórcy? To do niego pytanie. Chcę, żeby on się wypowiedział. Ludzie mają przypominać wyglądem humanoidów.
Dlatego są istoty humanoidalne. Human znaczy człowiek. On tak mówi, a dlaczego tak ma wyglądać? Jaki jest cel tego? Bo esencja nie ma kształtu On mówi, humanoidalnego. nie ma kształtu, nie, ale oni chcieliby mieć tą esencję. I patrząc na ludzi, po prostu jakby po części widzieli siebie. Tak mówi. Okej, okay, czyli a czym jest ten kształt taki humanoidalny u człowieka? To rzeczywiście jest Czym? wytwór? Jego lub ich wytwór? Mówisz o technologicznym wytworze? Nie wiem właśnie, tylko jest takie zdanie. Człowiek jest, został stworzony na wzór i podobieństwo swojego stwórcy. To mi się pokazuje, że ciało ludzkie jest złożone z programów, z pamięci komórkowej. To jest też gęsta powłoka, która kształtowała się na ziemski czas bardzo długo. Ale to powstało, zostało wytworzone, przystosowane do tego, aby mogło istnieć tutaj na Ziemi. To zostało, to jest taki majstersztyk. To jakby to zostało utkane po prostu. Bardzo, bardzo sprytnie, bardzo dokładnie, z określonymi właściwościami i umiejętnościami. A Do przystosowania się. zapytaj tego humanoida, czy on by mógł żyć na Ziemi. Nie. A może chce się wybrać teraz na wycieczkę? Mówi, że nie. Dlaczego nie? Jego ciało nie jest przystosowane. A z czego jego ciało jest I to zrobione? jest ta różnica. To z czego jego ciało jest zrobione? Ona ma inną gęstość. Jakby nawet inną ciepłość, temperaturę, przepraszam, nie ciepłość. Okej. Nie pasuje po prostu do czynników atmosferycznych panujących tutaj u nas na Ziemi. Ale dla esencji to też nie jest zbyt przyjemne bycie w ludzkim ciele fizycznym. To jak to? Jak to To jest? prawda. I też nie pasuje esencja do tych warunków. Nie jest tu szczęśliwa. Albo z wielkim No ale trudem. to on mówi, że to nie ma dla nich znaczenia. Oni tak to wykreowali po prostu. A ty mógłby sobie wykreować takie ciało, które będzie przystosowane do życia na Ziemi? Skoro taki kreator jest i stwórca? Nie odpowiada. A Ale ja widzę w nim zamysł taki, jakby utkanie kombinezonu. Ale Takie. to nie jest proste, nie. Nie, to nie jest wykonalne na ten moment. Okej, okay. Chciałby, tak? Żyć sobie pośród ludzi i korzystać w bardziej bezpośredni sposób? Może nie to. Chciałby poczuć kreację. Okej. Poczuć ją, tak, czują esencję. Czyli do stworzenia ciała fizycznego potrzebna jest esencja. Energia esencji. Koniec, kropka. Tak, bo to jest ten motor. To jest ten motor, który napędza ciałem fizycznym. A jak nie ma esencji, to jest się po prostu ołówkiem martwym. Pustym, dokładnie. Pustym. Dobra. Dokładnie tak. Okej. Okay. To idziemy dalej, już zmierzamy do, naprawdę do końca. Głównym symbolem Wielkiego Białego Bractwa jest symbol miłości Bożej. Jest to sześcioramienna gwiazda składająca się z dwóch naprzeciwległych trójkątów, czyli taki heksagram. Mówią o tej gwieździe, mówi się, że ta gwiazda jest wpisana, została wpisana w każde ludzkie serce. Zapytaj humanoida, co rzeczywiście symbolizuje ta gwiazda i czym jest. To jest część
tak zwanej świętej geometrii. On mówi, że ta gwiazda jest wpisana w cały wszechświat. I dlatego też jest wpisana w istnienie ludzkie. To naprawdę jest symbol jego Jakby w ciało miłości. ludzkie. Jest to symbol jego miłości. Nie, to jest symbol. Nie, to nie jest jego. To nie jest symbol miłości. To jest jakby władzy, powiedziałabym nawet. To nawet nie jest władzy. To jest jakby panowanie. Kurczę, ciężko mi to jest powiedzieć. A dlaczego to są Nie umiem tego wy. dwa naprzeciwległe trójkąty? Zapytaj go. Są dwa przeciwieństwa. To są. Jedno jest przeciwieństwem drugiego. To jakby było życie i by była śmierć. Jakby była ciemność i by była jasność. Ale to jest jedno. Nie można. A czy symbol yin-yang ma jakieś znaczenie? To jest na tej samej zasadzie. Jedno bez drugiego nie może istnieć. A zapytaj go, dlaczego symbolem Wielkiego Białego Bractwa jest krzyż z przodu i z tyłu. Wzbudza lęk. Lęk przed śmiercią. Nie, tak mówi. Tak mówię, a ty jak czujesz, Elu? To ma, wiesz co, podłoże religijne. Ale to też jest. Żeby Nie. konotacja była jakaś duchowa, tak? Tak, ale powiedzmy, że tak. No dobra, to zostawimy to. Ale jeszcze przyczepię się do tych przeciwieństw. Życie, śmierć. Jasno, ciemno. Powiedziałaś coś takiego, jakby cytując go, że jedno bez drugiego nie istnieje. To jest nieprawda. Może to nie istnieje tutaj, w tym, tutaj na Ziemi. Jedno jest drugiemu potrzebne. No więc pytanie do niego, w jaki sposób to ze sobą współgra? Jak to możliwe, że dwie nieprzystające do siebie w żaden sposób cechy jednak współgrają i nie mogą bez siebie istnieć. Co mówi? Ciało ludzkie nie jest w stanie istnieć bez esencji. Ale esencja nie jest w stanie egzystować fizycznie bez ciała. Tak powiedział. Dobrze. To moje pytanie. Na planie tutaj ziemskim. Na planie ziemskim. Okej. A jak to jest we wszechświecie, w tak całym, całej kreacji, gdzie jest fizyczność jakakolwiek widzialna i dotykalna? To jest zależność. Przychodzi do mnie zależność. Jedno jest zależne od drugiego. Co jest od czego zależne? Pojawia mi się teraz wybuch. Wybuch jakiejś planety. W momencie, kiedy ona się rozpryskuje na kawałki, inne planety zaczynają inaczej wibrować, inaczej się poruszać. Co może spowodować kolejną, nie wiem, kolejne zderzenie się innych planet. Czyli jest jakaś zależność jeśli w tym całym matriksie. Jedno jest zależne od drugiego. Czyli działa to jak machineria, taka jak zegarek, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Że To zmian. jest jakaś machineria, no. Czyli jakiś w jednym miejscu zmiana może spowodować w innym miejscu zmiany. No dobrze, to zostawmy to, bo już ostatni wątek. Wielkie Białe Bractwo, według tego, co sami piszą, ma swój odpowiednik wśród sił ciemności. Mówią o tym, że są jak. Że te siły ciemności są jak ich lustrzane odbicia. Mają tę samą hierarchię, tak zwaną czarną hierarchię, czarną lożę. Jednak to Wielkie Białe Bractwo bardzo przestrzega przed fałszywymi przewodnikami z astrala, channelingami od nich.
bo oni działają na rzecz destrukcji ludzkości. Ja odnoszę wrażenie już od długiego czasu, że albo odbywa się, albo chce ktoś, komuś zależy na tym, żeby było takie wrażenie, że odbywa się jakaś wieczna walka dobra ze złem. Taka, że jest jakaś strona dobra i jakaś strona zła, i tutaj o te dusze ludzkie walczą, żeby przeciągnąć je na którąś ze stron. Jak to wygląda w oczach tego naszego rozmówcy? Kto z kim walczy, po co? Ta ciemna strona ma wzbudzać lęk. Wiesz co, nikt z nikim nie walczy. Chodzi o to, aby wzbudzić w ludziach lęk. W momencie, kiedy boją się, zaczynają się jeszcze bardziej gorliwie modlić i oddawać, powierzać swoją energię po prostu. I szukać tych dobrych. I szukać tych dobrych. Szukać, Od wielu osób no i słyszałam znajdą na pewno. tak o jakichś takich, ja nie wiem, już nie pamiętam jak ich nazywano, ale właśnie jakichś takich strażników światła czy kogoś, którzy mają się tutaj pojawić i ich uratować od tej strasznej sytuacji, która się obecnie dzieje. To są marzenia No, o tym, że strażnicy ktoś taki światła. jest. No oczywiście, że tak. No tak. Chodzi o to, aby szukać i bardzo gorliwie się modlić i bać się, przede wszystkim się Nie bać. się bać. Bo tu chodzi o też o zasianie tego lęku w ludziach. Wiadomo, ludzie, którzy się boją, bardzo gorliwie się modlą, ale też chorują. Energetycznie bardzo są osłabieni. To jest jedno takie wielkie koło. Elu, czy istnieje wielkie białe bractwo versus czarna loża? Czy czarna hierarchia, jak zwał, tak zwał, utożsamiana zresztą z satanizmem, destrukcją, demonami, astralem paskudnym. Wiesz co, tu mi się pojawia energia taka brzydka, taka gadzia, ale to sataniści. To są rytuały. To są rytuały, które są wykorzystywane przez bardzo nisko wibrujących ludzi. Ale to nie ma nic wspólnego, nie wiem, ze zniewalaniem dusz albo coś takiego. To po prostu są bardzo niskie gadzie wibracje. Są ludzie, którzy po prostu są bardzo, nie wiem, zasiedleni nawet. Przez jakieś gadzie istoty. Bo są bardzo niskie, gęste wibracje. Bardzo niefajne. Czy to też należy do tej sieci całej, o której rozmawiamy przez Bo to, całą tę sesję? wiesz co, to też ma wzbudzić lęk, to też ma wzbudzić niepokój. To jak było w pierwszej sesji, te rytuały wszystkie, to też była gadzia energia. To były takie bardzo niefajne, prymitywne, nie wiem, zachowania. To jest to samo. Ja tu mogę porównać to jedno z drugim. Działa na tej samej zasadzie. Czyli można powiedzieć, że współpracują w jakimś stopniu ze Tak. sobą? Czyli cały czas Tak. jest jakaś gra, jakaś zabawa, ale poza naszą świadomością, poza naszymi oczami i uszami. A my odgrywamy tutaj pewne role, bojąc się i modląc, albo robiąc jakieś rytuały, zasilając pewne odpowiednie struktury w tych sieciach i gałęziach systemu. Lub nie. Dokładnie. No dobrze, to rozłącz się z tym bytem, który jest przedstawicielem boskim, tak, tych wyższych, w cudzysłowie, istot. Całkowicie się z nim rozłącz. I ze wszystkim, Elu, co widziałaś dzisiaj w trakcie tej sesji.